Zapytaliśmy tczewian, czy zauważyli już pierwsze oznaki wiosny. Do astronomicznej wiosny pozostało niewiele czasu, ale ta, nie czekając na kalendarz, już do nas przyszła. Tczewianie też to zauważyli. Mówią o pierwszych jej oznakach. Tak ogólnie to widać, że będzie wiosna. Po czym będzie widać? Po ptaszkach, powietrze. No co jeszcze? No. Kobietki się kręcą. Kobietki nad Wisłą też spacerowały. Podobnie jak panowie, podziwiały dzikie kaczki, które pływały na rzece. Czy pani czuje już wiosnę? Tak, oczywiście czuję już ją. Po czym? Po czym? Już zaczyna się gdzieniegdzie trawia zielenić. Wychodzą przebiśniegi, krokuski jeszcze chyba nie. Ale takie w moim ogrodzie są żółte, ładne, rozkwitnięte. Nazywają się pierwiostki. Ale pani jest jeszcze opatulona i jest taki, w takim zimowym stroju. Bo dlatego, że w nocy są przymrozki. A ja wyjechałam rano, więc się ciepło ubrałam. Pana zdaniem to już naprawdę czuć wiosnę? Po czym? Ciepło już jest. A po czym jeszcze? Może coś pan zauważył? Jakieś rośliny, zwierzęta? Te kwiaty rosły już. Czuć już tę wiosnę, czy jeszcze nie bardzo? No mam nadzieję, że tak. Cały czas czekam już, żeby wskoczyć w trampki i trochę lżejsze ubrania, niż te zimowe. Zdjąć czapki i szaliki. Niektóre osoby, tak jak pan Józef, wykorzystują przychylną aurę na ćwiczenia pod chmurką. Ćwiczy pan, żeby uzyskać dobrą kondycję? Nie tylko na wiosnę, cały rok. Ale wiosna sprzyja takim ćwiczeniom? No ale ja na okrągło to robię. A co pan radzi młodszym osobom, które się lenią? To tym bardziej to robić. Z dzieckiem jest pani na spacerze, czyli czuć wiosnę. Czuć. Tylko wiaterek trochę. Dobrze, ale po czym jeszcze pani poznaje, że ta wiosna już do nas zawitała? Nie ma mrozu, nie ma śniegu, więc jest fajnie. A pani zdaniem fajnie, że zbliża się już wiosna? No na pewno. Trzeba palić w piecu. Jeszcze mamy piece kaflowe, więc nie trzeba tyle palić. No więc jest super.